Siema, dzisiaj całą ekipą, Black ekipą, lecimy do sklepu motocyklowego. Chłopaki jeszcze nie wiedzą, bo nawet będziemy mieli zmianę auta. Są chłopaki. Siema Black ekipa. Tym razem my nie jesteśmy spóźnieni. Nie. Siema, ale nie wysiadajcie, bo jedziemy w inne miejsce po inny samochód. Po jaki? No, to zobaczycie dopiero. Ale jaki? Lecimy innym. Lecimy do sklepu... I słuchajcie, lecimy do sklepu motocyklowego RR Toruń. RR Moto. Nie wiem. Może coś sobie zamówimy. Nie wiem, zobaczymy. To usiądzie z tyłu, synek, nie? Nie, ja mogę z tyłu. No to dalej, dobra, siadamy, jedziemy. Do Torunia. Będzie git. Będzie się działo. Będzie się widzowie działo. Czekaj, ale jak ja mam tu? Aha, bo są drzwi, dobra. Ja myślałem, że... Tam tu są drzwi. A ja myślałem, że to jest, wiesz... No, dwudrzwiowy to jest. Czekaj, tylko pineskę. A fotelik macie? Nie. A co on ma takie niewydarzone te amortyzatory, ten samochód? Tomek. U dziury. Co ty robisz? Jakie dziury? Mocne. Teraz w lewo będzie, nie? Na kiu... No panie. Panie, no, gdzież tak nam tutaj wyjeżdżać, nie? Ty rezerwę masz, to jak chciałeś do Torunia jechać? To oszukane jest. Tak, ty zawsze masz tak w samochodzie. Na rezerwie jeszcze 500 km. Coś ty. Zderzyli się? Sądzę, że tak. No jak to możliwe się zderzyć, no? Co ten chciał, w prawo pojechać, czy tak hamował? Chyba zahamował przed nim i wylądował. Przed nim za mocno mu się, tak jak tobie. No. I na trialu. A co, my wyjdziemy mu pomagać? Jeździć. Po szkłach, nie. Uważaj, żebyś ty jakiego dzwona nie zaliczył. O, tu są jakieś... Ale jakiś opel dziwny, nie? O, zaraz tu mu poprawi i wejdzie. O, bo... Bo to panie. Honda lepsza jak wygląda. O, ale Bóg jest walnięty. Ale przód. Pokaż. No, ty, no wygląda jak teraz jak kaczka. Co ty za opel? Pierwszy raz widzę takiego. Ale ten jak ma wywalone, ty. O, ja cię. Cały z... No, to mogli nie schodzić już z tego skrzyżowania, ty. A mógł chłop jeździć jeszcze. Ale nie. O, żabka, najlepsze szorcy to wychodzą w żabce, wiesz? Ale. Idziesz do żabki, nie? I zawsze się coś tam trafi do nagrania. A tam policja. Panie, siema, co siema. Ty, Tomek? Masz nową brykę? Siema, Oskar. Ale tu jest grzana kierownica. Siema, Oskar. Siema, Oskar. To lepszy niż u mnie ten. Ty, Tomek, ale... Łocie, panie. Nowoczesny. Ty, Tomek, zanim ty dostosujesz sobie to... Sklep nam zamkną. Ty, Tomek, patrz lepiej, bo wiesz, to auto to jest kosztowne. Auto kask. Nie tam. Ale czym Oskar będzie dojeżdżał do pracy? Będzie trzeba kłada szybko. No, a czym tą motorówkę sobie zawiezie na wodę? Ale powiem wam, że fajne autko. Tomek, jak się prowadzi brykę? Bardzo dobrze. A wiesz, co to jest za bryka w ogóle? Mocna. Jakie molo tu się zrobiło, co woda spadła? No, poziom wody musiał. Ty zobacz, Tomek. No, normalnie plaża. Na Wiśle. Można tam grilla zrobić, no. No my już jesteśmy na moście, wjeżdżamy do Torunia, do sklepu RR Moto. Jej! Wyścigi, Tomek będzie się ścigał z panią. Ole, poszedł. A co to za bryka była? A siódemka poszła bokiem. 400 metrów. A ja jeszcze w szoku jestem. Coś ty w szoku? Oczy zamknąłem, nie? Tak? Nie widziałeś. O, jesteśmy na miejscu, widzę 650 metrów kwadratowych powierzchni RR Moto. Tak. Tu w lewo. Mam nadzieję, że otwarty jest. Powinien. Tomek, jak jazda? Mógłbym tym jeździć. Tak? No. O, Oskar, jak będzie z nami jeździł, to będziesz mógł jeździć. Kuba, już otwarte, specjalnie dla ciebie. To ja idę. Dobra. O, czekaj, razem wjazd zrobimy. Patrzysz, to tu jest wszystko, co mi sobie
sobie nie wymarzył. Wszystko. Wszystko? Od której jest otwarty? Od 10 do 19 nawet pisze. Od 10 do 19. Motorek jakiś stoi? O. Dobra, robimy wjazd. Ale bryka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. I co? Dzień dobry. Siema, powiedz. Przywitaj się. Siemano. A tam jeszcze kolega jest. Tam. Panowie, coś wam przygotować? Gdyby chcecie się coś napić, woda jest... Ja dziękuję na razie. My dziękujemy na razie. Chyba że Kuba chce. Jeśli tam potrzebowali sobie przeorganizować, to śmiało. Śmiało będziemy coś tam działać. Patrz, offroad. Zobacz, patrz, ochraniacze. Takie same, Tomek, tylko większe. Tata. Zobacz, już masz. Już masz. Może jakieś rękawiczki? Ale kurde, takie ci się przydają. Widziałeś? Tu jakiekolwiek, patrz. Moja chemia. No, w sprzedaży. No, moja chemia w sprzedaży. Dobrze. Gdzie ona jest? Tutaj, jest więcej tego. No jest. O, chemii to jest naprawdę dużo. No. Są oleje od razu można? No. Jadź. To są podobne do tego, do Marasa. Gdzie wy jesteście? Idzie się zgubić na sklepie. Widzisz? I małe? Patrz, wszystkie rozmiary. A kiedy ty na offroad? Ja? Oskar? No już tak się zastanawiam, żebyśmy do tego Rzeszowa jechali po tego kłada, ale trochę mi się nie chce, bo to 6 godzin. O ja. No 12 godzin. I chcesz, żebym ja z tobą pojechał? No. Do Rzeszowa? No nie wiem. Ale ja cię namawiam na Raptora. No zobaczymy jeszcze, no na razie i tak nic nie ma ciekawego. Jest, tylko trzeba dobrze poszukać. Tomek, gdzie jesteś? Ducati 996. Tym jeździłem. Jeździłem. Znaczy, takim akurat jeździłem, bo kolega miał. Może ciut rocznik wyżej, bo inny tył miał. Nie, takim. Takim jeździłem. A ja miałem 1199. Zobacz, na podwójnych wydechach. Mi się najbardziej zawsze podobała właśnie odkryta felga. No. Właśnie też taką miałem. I to też się jakoś nazywa, nie? Bo to jest jakieś sprzęgło inne chyba, tak? Suche. Suche. Grzechotka tak zwana. Tak. Wszystkie Ducati mają te grzechotki. Kuba, gdzie jesteś? Dzień dobry. Kuba, tutaj jest dzianek. Jezu, tu się idzie pogubić, siema. Może się nawet zgubić. No, zgubiłeś się? Nie. No i co, ochraniacze, patrzyłeś? No nie, idę właśnie. No to chodź. Ochraniacze to tam są. Tam. Ogarniasz? Nie. Nie ogarnia. Chodź, zobaczymy kaski. A kaski to są tam nie na... RST, miałem takie kombinezony, dwa RST, ale zobaczcie, Shima, jaki nowy model wypuścił, ty zobacz. Jakie to jest, kurde, kozackie. Te czarne te, nie? Jakby symulowały podmuch wiatru i tak, ten pęd, nie? Tak. Patrz, nawet na telefon masz. No, na telefon, kieszonka. Na kamerkę? Nie no, z kaskami to jest normalnie obłęd. No tu zobacz, co się dzieje. Co tu się dzieje? Ale zobacz tam. Nie ogarniam tego po prostu. Dobrze, że mam szerokokątny obiektyw, bo ty, Szoi, mam dwa takie kaski. To jest najlepszy kask, nie? To jest Spirit, ja, to jest Air GT Air 2, a ja Spirita miałem. Spirit 3. Zobacz, tu mamy ksiekna. Kategoria. Motocykl. Cross, patrz. Patrz, cross, dla crossa. Ty, Tomek, chodź. Tu możemy sobie powybierać, co chcemy. Rękawice, bluzy, co chcesz?
gogle. Ty potrzebujesz ochraniacze? Ochraniacze, tak. Ochraniacze. Kolana. Łokcie, kolana. Kolana. Ale bajer. Co będzie? I co będzie? Brak towaru. Brak towaru. Nie. Jest. Oj, możemy płeć. To zrobimy męskie. Męskie. Marka, to nieważne. Kolor jakiś, to jest ważne? Nie. Nie. Takie najlepsze. No i możemy zrobić pewnie jeszcze filtry jakieś ceną czy coś? Nie. Nie, tylko chyba kolor tylko jest, nie? 350. Najtańsze gdzieś nie, widziałem. 200, patrz ty. 150, zobacz. Fox Titan i to jest dobry, ty. Tak? No. No to możemy w nim wejść. Zobaczymy, czy jest dostępny. A, to jest zdjęcie. To chyba jest to. Albo te za 219, te są sensowniejsze za 219. Tak. Takie jak ja, tylko większe. Tak. Bo te są sport, te są race. Różnica w nazwie jest. No to po prostu musisz sobie zobaczyć. Przeciwko. Peto, paliwo. Nie, to do przodu. Parking. Nie, parking. A jeszcze poszukamy. Dobra, to ochraniacze. Kuba, chodź, wybieramy kask najlepszy. Jaki ci się najlepszy kask podoba? Najfajniejszy. Kask? No, wybieraj. Kuba, a ustań tak. Powiedz siema. Siema. Ale który kask? Mi się ten podoba. A mi ten. Chodź. Mi się zawsze podobały w malem. O! Widzisz? O! Takie inne. No? Fajne, co? No, z Pokemonami. Czekaj. Jak nie taki, to taki. Ty, no patrz, ale to jest damski, nie? Dobra. Ale 3000. Oj. No. HJC też są fajne kaski. Miałem HJC. Shoei to jest już naprawdę, to jest mega kask. Każdemu polecam Shoei. Google to jakiekolwiek, tata. Airoha, też jednego miałem Airoha. Ale nie i jestem przekonany do... Jeździ, bo są dość tanie. Laser. HJC. Zobacz, ten jakie fajne. Jakie leciutki. Piękny, co? No. Jaki lekki. Podobny do właśnie budowa już jest tego no Shoei. Tylko szkoda ceny. Nie, ale no musi być ceny. Ale na pewno nie jest drogi, bo tu leżą w okolicy 500-600 zł. A, 500-600 zł, słuchajcie, tak. Macie fajne kaski. Zobacz, ten jaki. Też niedrogi. W sumie nie powiedział, bardzo tanie, 700 zł. Fajny, co? Zobaczcie. Tu macie te skrzydła aerodynamiczne. To przy tej cenie, nie? Ale to się no. bardzo przydaje, bo nie rzuca wam głową. Tak, bo jak się złożysz... Tak, to... tak. W ogóle jak ja powyżej 250, nie, to już taki masz tunel aerodynamiczny tak. I wtedy kask musi być dobrze dopasowany, nie może ci tańcować, nie? I wtedy czujesz je normalnie jak w kosmosie. A większość osób właśnie robi tak, że luźniejszy kupuje, żeby nie wygodnie. Nie. Właśnie nie, głowa musi boleć, a wtedy to jest komfort jazdy. No chyba, że... Przystosuje, nie? Chyba, że ktoś chce jeździć, wiesz, do 90, nie? No. Nolan. Tej marki, no nie znam, nie miałem takiego kasku nigdy. Shoei jest naprawdę... Ty mi polecasz gogle za 500 zł, ja mam 20 zł? To co ja tu kupię? Ale masz 45, bo muszę ci 25 zł oddać. A gogle 500 zł. O. Ale ty, zobacz. Buty, chodźcie buty. Zobacz, seka, buty, zobacz. Ale to są, no wiadomo, na... A w ogóle zobacz, te są super sprawa na miasto. Ja właśnie kupiłem, nie aż takie, bo nawet trampki masz, zobacz, one są powzmacniane. To jest rewelacja. Sidiego ja też mam, tylko że nie trampki, tylko takie ja bardziej... Ja to muszę kupić sobie nakłada. Tak, na miasto. Na miasto. No. A wiesz dlaczego? No. Żeby na kole latać, na kolanie, nogę wsadzić w ten. Wiesz, stelaż co? Z tyłu. Stelaż z tyłu i bach, i na koło go wyrywasz. No. Wyrywam kłoda na koło. Koło. Ja mam w tym stylu Sidiego, tylko troszeczkę wyższe, bo te to już są damskie, ale mam właśnie takie gdzieś dotąd, mi się wydaje. O, te są fajne, ty. Nie, te. Jest wolny, patrz. Nie, trampek będzie lepszy, bo mi tu jest twarde, słuchajcie. Kostki też, to tak, jak się wywalę, to nie będzie tak źle. Te na imprezę. Seka. Ale czad. Tomek, a ty co? Co? Ty, no ja tu... Naprawdę, ja sobie tutaj normalnie... To nie jest tylko, że wiesz.
Motocyklista tu się ubierze na każdą porę. No bo nawet jak ktoś... Ty, to jeszcze cywilne ciuchy będziemy szukać. Co szukasz, Kuba? Gogli. To chodź, idziemy te... Dobra, kaski, to jeszcze wrócimy do kasków. No, tak, tak, tak. No. CD, buty, CD, RS-teki. Miałem RS-teki, takie RS-teki. Też polecam, też są dobre RS-teki. Cena nie jest za wysoka, a są dobre. CD-ków nie miałem, ale koledzy jeździli i nie narzekali. Shima! No, piękne. Życzę każdemu, żeby się wbił w taki kombinezon jednoczęściowy, tak jak ja. Też dobra cena? 2,5? 2,5. No. No. Są nawet tańsze, zobacz, dwójkę. Za 2000. Dla każdego coś dobrego. Nie, no jest wybór. Słuchajcie, zaraz, dobra, do cywilnych rzeczy przejdziemy. Siema, hejos. Uuu, moje kolory, patrz, lubię pomarańcz. I są kurteczki fajne, koszule, no. O, ty, to też nakłada taką sobie, tylko nie w kratę, nie? Wyglądał jak rasowy rolnik. No, 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 ja w końcu rolnik jestem. Dzień dobry. Nie powiedziałeś pani dzień dobry. Bluzy. O, patrz, i tak jest, takie portki ja sobie jakieś. No właśnie wcześniej sobie chciałem na miasto kupić takie, no. Ale one były strasznie niewygodne z tym. Czuć to na kolanie. No to co nic, spoko. No ale jak wiesz, do pracy chcesz dojechać jakimś motorkiem, to i cały dzień masz w tym siedzieć, to nie jest wygodne. No to sobie, to co sobie dobierzemy inne. Spoko, będzie dobrze. Uuu, HJC. Tu przechodzimy dalej do offroadu naszego. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.